zajrzyjmy do mojej spiżarki herbacianej. Co prawda przechowuję tutaj też niektóre blejtramy czy potobrazia, ale to nie jest ważne, to szczegół. W każdym razie popatrzcie, jakie tutaj mam rodzaje herbatek ziołowych, różnorakich. Tu mamy wszystko popodpisywane. Ale ta, która jest moim faworytem, którą przechowywałam w tym świątecznym opakowaniu, była jej cała puszka i jeszcze dwa słoiki, których już po prostu teraz nie ma. No niestety się kończy. Zaraz pokażę Wam resztki tej herbatki. A jest to herbatka z liści wierzbówki kiprzycy, zwanej czasami Iwanczaj. Ja i moja rodzina piliśmy tę herbatkę prawie codziennie, wieczorami. Jest ona niezwykle aromatyczna, szczególnie po utlenieniu. Jeśli chodzi o właściwości, to wybaczcie, ale w tym filmie już nie będę o nich opowiadać, bo mam już na kanale 3 filmy, wyobraźcie sobie, właśnie o wierzbówce kiprzycy i o różnych sposobach przygotowania tej herbatki, bo nie ma takiego sposobu, który byłby w tej chwili, no przynajmniej jak dla mnie, najlepszy. Dzisiaj Wam pokażę inny sposób jeszcze na przygotowanie tej herbatki, bo już mam uzbierane listki. Tak więc tą cenną jeszcze pozostałość zamykam w puszce. Może jeszcze dla tych, którzy nie znają tej roślinki, ja tutaj zerwałam także górną część tego pędu. Popatrzcie, jakie ma kwiatki wierzbówka. Gałązkę taką bardzo smukłą, zwykle bez odrostów bocznych i liście bardzo podobne do wierzby, dlatego też nazywa się wierzbówką. Natomiast one nie mają takiego połysku jak liście wierzby. Zresztą każdy chyba potrafi rozróżnić wierzbówkę od wierzby. Mam taką nadzieję oczywiście. Kwiatki są takiego koloru ciemno-różowego bądź lekko fioletowego, zależnie jak kto odbiera kolory. I w tej chwili one są w początku kwitnienia. Na tą chwilę uzbierałam, moi drodzy, taką ilość. Zaraz Wam tutaj pokażę. Wydaje się, że jest to bardzo, bardzo dużo, ale po obróbce, słuchajcie, może będą ze dwa słoiki. Oczywiście pozostawiamy na 3 godziny, aby one obwiędły. Ja ich nie myję, bo wczorajszego dnia padał deszcz i one nawet w niektórych miejscach jeszcze są lekko mokre. Teraz jeszcze ważna rzecz dla osób, które będą zbierały tę roślinkę, te listki. W jaki sposób najlepiej jest zbierać? Zaczynamy, moi drodzy, chwytając górną część tej roślinki. Kwiaty nas nie interesują, bo one nie są tym surowcem zielarskim do tej herbatki. Chwytamy, pozostawiając, moi drodzy, część liści, tych, które są u góry, ale w związku z tym, że ja nie mam dalszej części łodygi, pokażę Wam na tych u góry listkach. Chwytając łodyżkę u góry, po prostu o, w ten sposób pociągamy ręką i nie zrywając całej rośliny, pozbawiamy jej części liści. Pamiętajcie, żebyście nie pozbawiali tych roślinek całkowicie liści, jak ja tutaj zrobiłam. Ja zwykle pozostawiam tą część górną liści, natomiast dolną część pociągam właśnie w ten sposób dłonią, ściągając po prostu część liści z tej roślinki, aby miała taka roślinka możliwość wydania nasion i aby także w tym samym miejscu w przyszłym roku były znowu następne roślinki, które będą się nadawały do zbioru. Bo gdybyśmy całości tych roślinek pozbawili liści, no to niestety, ale już w przyszłym roku byłoby tej wierzbówki znacznie mniej na tym miejscu, bo ona rozsiewa się z nasion. Najprostszym sposobem przygotowania wierzbówki jest zwijanie liści w ten sposób w dłoniach. Do pierwszego soku. W ten sposób. To jest najprostszy sposób. Ale bardzo wymagający
No, zwykłe siły i sprawnych rąk. W związku z tym, że mój łokieć jeszcze nie jest do końca doleczony, cierpiałam ostatnio na łokieć tenisisty, no to dlatego ja posługuję się różnymi innymi metodami. Wielu z Was pisało mi pod moimi filmami o wierzbówce, o tej herbatce z wierzbówki, że bardzo dobrze można byłoby zrobić, przygotować te listki przez maszynkę do mięsa. Ja już kiedyś próbowałam suche listki w ten sposób przepuścić przez maszynkę do mięsa, ale jednak one nie chciały po prostu mi przechodzić przez tą maszynkę. Dlatego ja to zrobię w dwóch etapach. Pierwszym etapem będzie zblendowanie tych liści, lekkie zblendowanie, aby je rozdrobnić i spowodować, że będą one bardziej takie wilgotne. A dopiero później przepuszczę przez maszynkę do mięsa. Mam nadzieję, że mi się to uda. Sprawdzimy za chwileczkę. Tak wystarczy. I tak postępuję, moi drodzy, z całością liści. Etap drugi. Przepuszczanie przez maszynkę do mięsa. Teraz należy ten surowiec mokry włożyć do słoika. Ja przygotowałam dwa słoiki, takie dość sporej wielkości. To są te dwa słoiki. Rozdzielę porówno, może nie do samego końca słoika, żeby tam trochę powietrza pozostało. Teraz, moi drodzy, zakręcamy szczelnie słoiki. Przykrywamy ściereczką i wystawiamy najlepiej na nasłonecznione miejsce. Jeżeli mamy ciepłe dni, a teraz mamy ciepłe dni, mamy gorące wręcz dni, więc można wykorzystać siłę, energię słońca i po prostu podgrzewać te słoiki na słońcu. Ważne, żeby wewnątrz słoika było około 50 stopni. Bo właśnie w 50 stopniach należy zagrzewać tą wierzbówkę, aż zmieni kolor na taki bardzo zgniło-zielony. No i to będzie świadczyło o tym, że wierzbówka się utleniła. Właśnie zdjęłam, moi drodzy, słoiki z parapetu. Pierwszego dnia grzały się przez 3 godziny, a drugiego dnia, tego, w którym zdjęłam te słoiki, no, grzały się przez 6 godzin, no, czyli łącznie około 9 godzin. Nie wiem, czy to widać już teraz, że zmienił się kolor tych liści na taki zgniło. Zaraz sprawdzimy, czy zmienił się również i zapach. Rzeczywiście zmienił się także zapach. Stał się taki bardziej miodowy. Bardziej słodki. Już to nie jest taka zielenizna, tak jak na początku było, taka zielenizna, jakby trawa przemielona. To już ma bogaty wachlarz zapachów. I teraz, moi drodzy, wykładam te utlenione listki na papier, na blachę. Rozkładam jak najbardziej cienko. Wkładam do piekarnika i z termoobiegiem nastawiam na najniższą temperaturę. U mnie to będzie około 40 do 50 stopni. I tak, moi drodzy, suszę, aż całość zrobi się po prostu całkowicie sucha. Może to potrwać kilka godzin. Tak więc będę to robić z przerwami. Dzisiaj wieczorem lekko podsuszę, potem wyjmę na zewnątrz, na noc, żeby sobie też odparowało na zewnątrz.
Potem następnego dnia znowu troszeczkę podsuszę, znowu dam odpocząć i takim sposobem będę postępować, aż całkowicie te listki staną się suche. Oczywiście po włożeniu do piekarnika nie zamykamy drzwiczek. Pozostawiam taką szczelinkę, wkładając drewnianą łyżkę pomiędzy drzwiczki a ściankę piekarnika. Dopiero zaczęłam ją suszyć, ale już ten przecudny zapach w całym domu już się unosi. Moi drodzy, tutaj jest już wysuszona herbatka z wierzbówki. Popatrzcie, jak ona jest taka sypka się zrobiła, w takich granuleczkach, co mi się bardzo podoba. Powinna ona jeszcze po przesypaniu do szczelnej puszki albo do słoika powinna jeszcze dojrzewać około 2 tygodni, aby osiągnąć pełnię smaku. Ja już nie będę czekać tych 2 tygodni, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda ona już zaparzona. Dlatego biorę około 2 łyżeczek suszu do szklanki i zalewam gorącą wodą. Należy poczekać, moi drodzy, około 10 minut, zaparzając pod przykryciem. Gdy herbatka się będzie zaparzała, ja spakuję ten cały susz do puszki. No, żeby uzbierać odpowiednią ilość herbatki na całą zimę, no to trzeba będzie jeździć ze 3 razy jeszcze na wierzbówkę. Bo to, co tutaj jest uzbierane, to na razie jest bardzo malutko i szybko by nam się taka herbatka skończyła. Przyznacie sami, że kolor utlenianej herbatki z wierzbówki bardzo przypomina herbatę czarną. Tą herbatę także czarną utlenianą, bo nie wiem, czy wiecie, że herbaty te z prawdziwych krzewów herbacianych są robione na prawie takiej samej zasadzie, jak ja tutaj robiłam w domu. Oczywiście mówię o tych utlenianych, czyli o tych czarnych herbatach. Bo wiadomo, że herbata biała to są po prostu zwyczajnie suszone listki, a herbata czarna no to jest ta właśnie poddawana takiemu procesowi podobnemu do tego, który ja tutaj zastosowałam w domu. No i za chwileczkę czas będzie próbować. Smak bardzo przyjemny. Taki wierzbówkowy. Mogę Wam tylko polecić tą herbatkę. Jeżeli macie możliwość, jeżeli wiecie, gdzie rośnie wierzbówka, naprawdę bardzo warto jest zrobić taką herbatkę. Tym bardziej, że gdybyście chcieli ją kupić, właśnie taką utlenianą herbatkę, to ona bardzo drogo kosztuje. Dlatego warto jest zrobić ją samemu. Więc polecam Wam ten przepis. Róbcie samemu herbatki, cieszcie się tym smakiem. A ja się już z Wami pożegnam, już jest bardzo późny wieczór. Praktycznie za chwilkę idę spać. Miejcie się dobrze, miłego dnia, wieczoru czy poranka, zależnie od tego, kiedy to oglądacie. A ja się już z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa! Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.